należą do najgroźniejszych drapieżników na Ziemi. Wykształciły liczne przystosowania i różnorodną broń. Szybkość, podobne do włóczni odnóża oraz sztyletowate szczękoczułki, przez które sączy się jad. Snuta przez nie nić jedwabna tworzy śmiertelną sieć, oplątuje, usidla i unieruchamia ofiary. Gdy przyjdzie okres godowy i pająki szukają partnera, śmierć także nie próżnuje. Seks wśród pająków należy do najbardziej niebezpiecznych rytuałów w królestwie zwierząt. Pająki zwracają swą śmiercionośną broń jedne przeciw drugim. Ich tańce godowe nieraz kończą się śmiercią. Niektóre pająki pożerają swych partnerów żywcem. Świat pająków jest straszny, lecz kuszący. Rytuał zadawania śmierci jest równie piękny i skomplikowany, jak pajęcza sieć. Mają styl. Jest to świat eleganckich ruchów. Pająki bywają równie szybkie i zwinne, jak niebezpieczne. Nieraz uwodzą, żeby zabić. Czasem ofiarą staje się ich kochanek. Zachowanie pająków może się nam wydać okrutne i irracjonalne, a nawet dla naukowców wciąż jest w nim wiele tajemnic. Aby je wyjaśnić, musimy wkroczyć do świata, w którym wszystko, co kusi, może być śmiertelnie niebezpieczne. Zabójcza miłość pająków. Gorące wzgórza Hiszpanii słyną z płomiennych pieśni o bólu i pożądaniu. Ta muzyka równie dobrze mogła zostać napisana dla pająków. Pająki występują niemal w każdym środowisku na Ziemi, a suchy klimat południowej Hiszpanii bardzo im odpowiada. Można tu spotkać pająki krzyżaki, znane z pięknych pajęczyn. Pajęcze sieci mają piękne, skomplikowane wzory, które wydają się przeczyć ich niecnemu przeznaczeniu. Jedwabna nić pajęcza jest najmocniejszym naturalnym włóknem. Jest też nieprawdopodobnie elastyczna. Pojedyncza nić pajęczyny, którą można by opasać ziemię, ważyłaby zaledwie 12 uncji. Ten nietoperz jest wielokrotnie większy od pająka i ma niezwykle czuły zmysł echolokacji, pozwalający mu wykryć wszystkie przeszkody i uniknąć ich. Wszystkie, poza doskonałą śmiertelną pułapką. A przecież nić, z której zbudowana jest ta pajęczyna, jest 30 razy cieńsza od ludzkiego włosa. Pająki z rodziny Deinopidae nie przędą typowych sieci. Trzymają je między odnóżami. Ten pająk gotowy do ataku cierpliwie czeka, aż ofiara wejdzie w pułapkę. Zbliża się niczego nie podejrzewający owad. Pająk wcześniej zostawił znak na liściu, żeby bez trudu trafić.
Jeśli owad wejdzie pod sidła, będzie łatwym łupem. Owad się zbliża. Wszedł na oznaczone miejsce. Na miejsce, gotów, start. Przechodząca mrówka to dla pająka szansa na uderzenie pod innym kątem. Znów idealnie wycelował. Nić posłuży mu teraz do owinięcia ofiary przed zjedzeniem. Pajęcze sieci mogą się wydawać zarówno zachwycające, jak i przerażające. Lecz dla pająków są one kluczem do przetrwania. Pajęczyna jest dla pająków tym, czym skrzydła dla ptaków lub stałocieplność i sierść dla ssaków. Być może właśnie dzięki tym niciom pająki odniosły tak wielki sukces. Istnieje kilka rodzajów nici. Każda z nich pełni inną funkcję. Jedwab wysnuwany jest w postaci płynnej. Nici chwytne, na które pająk łapie swe ofiary, na całej długości są pokryte lepkimi kroplami. Jeśli owad dotknie takiej nici, ciecz przyklei się do niego. Gdy ofiara porusza się w sieci, ciecz oblepia ją jak muł. Im bardziej się wyrywa, tym ma mniejsze szanse na ucieczkę. Pająk wie, że ofiara wplątała się w jego sieć, nawet jeśli jest poza zasięgiem jego wzroku. To dlatego, że jedną nogę trzyma na nici konstrukcyjnej przechodzącej przez środek sieci. Docierające do niego drgania informują go, co się dzieje. To, co stanie się teraz, zależy od tego, czy pająk jest akurat głodny. Czasem pająk tylko owija ofiarę nicią i zostawia, żeby zjeść ją później. Pająk może też wstrzyknąć podwójną dawkę jadu przez szczękoczułki, w których jest kanalik jadowy. Jad jest mieszaniną różnych związków chemicznych. Niektóre z nich to neurotoksyny, które blokują działanie układu nerwowego i paraliżują ofiarę. Inne mają działanie nekrotyczne i rozpoczynają proces rozkładania wnętrzności ofiary. Wciąż pozostaje pytanie, w jaki sposób pająk może pożreć stosunkowo dużą ofiarę, skoro ma tak mały otwór gębowy? Rozwiązanie tego sekretu znajdziemy u podstawy szczękoczułków i nogogłaszczek. Są tam liczne wyrostki. Ich zadaniem jest zmiażdżenie twardego szkieletu zewnętrznego zdobyczy. Otwór gębowy pająka otaczają włoski i szczecinki spełniające rolę filtra. Pająk wypluwa soki trawienne na owada, a następnie wysysa już płynne ciało ofiary, jakby to był koktajl. Równiny Andaluzji. Tu pod palącym słońcem odkrywamy najciemniejszą stronę pajęczych zachowań. Nawet gdy dojdzie do kopulacji, trudno im pohamować instynkt drapieżcy. A miłość może zakończyć się śmiercią, zwłaszcza dla samca. Ten samiec tygrzyka, zbliżając się do samicy, musi być bardzo ostrożny. Najpierw szarpie sieć. Tak sygnalizuje samicy, że nie jest potencjalną zdobyczą. Samica może być 100 razy większa od samca. A w jej długich szczękoczułkach jest silny jad.
Na nogogłaszczkach ma płytki szczękowe, którymi miażdży swe ofiary. Lecz teraz nasączyła sieć feromonem, zapachem miłości. Chociaż samica bywa kapryśna i groźna, niesłabnące pożądanie popycha samca ku niebezpieczeństwu. Samiec z odwagą mata